Witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 11 lutego, pora co nieco zaktualizować, co dzisiaj w programie. Z waszych propozycji Veracity, bo tutaj dość mocno łapeczkowane, czyli tutaj 4 łapeczki, następna super moneta, więc zobaczymy sobie, czy rzeczywiście super moneta, a przynajmniej czy super wygląda. Ale to, co dzisiaj ważne, słuchajcie, to BTC aktualizacja, nie wiem, czy mówiłem, chyba nie, i oczywiście 10 altcoinów, które być może lada chwila kupię, ale to wam powiem kiedy, jak, gdzie i dlaczego. Zapraszam serdecznie. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam cię serdecznie na kurs CAD Pro, mój kurs o analizie technicznej, 46 godzin nagrań, czego cię będę mógł nauczyć. Całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, ustawianie SL-ów, plus część zarządzania, czyli granie strategiami. Nie potrzebno nam wcale hossa, żeby fajnie sobie tutaj poczyniać na rynku. Można spokojnie grać strategiami, plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować. Mamy dodatkowo część futures, jeżeli cię interesuje, tutaj filmiki do obejrzenia, takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20, możesz sobie wejść o 20, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy, jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej, dzięki tutaj jakby tej całej nauce. Także serdecznie zapraszam, link w opisie. Tutaj zanim zaczniemy, to słuchajcie, taki komentarz od Michała prawdopodobnie. Krzysztof, pamiętaj, że prawdopodobnie zdecydowana większość twoich widzów, przynajmniej na otwartym kanale, rozgrywa krypto na hodl, dlatego nie wszystko musi być dla nich jasne. Ja wiem, słuchajcie, że ten ostatni filmik był dość taki troszkę mocny, że tak powiem, no ale słuchajcie, no jak się mocno nie dojdzie do kogoś, no to ten ktoś nie zrozumie, prawda? Tutaj też odpisałem, że większość nie wie, jak postępuje się z hodlem, tak? Więc jeżeli mówimy o hodlowaniu, no to mówimy o długim terminie. Natomiast osoby, no właśnie, i tu był taki komentarz fajny, gdzie kolega jakiś napisał, że właśnie przewalił 80% kapitału na takim wchodzeniu i wychodzeniu. Kurczę, nie mogę go teraz znaleźć, ale był taki tutaj komentarz. Przewaliłem tak 80% kapitału, brałem na hodl, leciało minus 30, a zwieracz mi puszczał i sprzedawałem. No właśnie, słuchajcie. I to większość osób początkujących jakby na rynku robi, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, no trzeba gdzieś tam mocno dotrzeć do osób, że hodl to jest hodl i hodla się nie rusza. Lecimy do wykresów, słuchajcie, BTC, a tu takie, słuchajcie, jakieś dziwne ruchy na Bitcoinie. Aczkolwiek pierwsza część planu jakby zrealizowana, czyli teraz tak, słuchajcie. Dostaliśmy tutaj złamanie trendu, dostaliśmy tutaj taką, jakąś tam strefę popytową. To, co mówiłem, że to odreagowanie powinno być duże, nawet ponownie możemy dotrzeć do tego miejsca. Natomiast słuchajcie, dość mocno to idzie i na chwilę obecną nie widać tutaj podaży, czyli podaży jest tu brak, co nawet dobrze z jednej strony. Z drugiej strony źle, bo nie będzie można kupić jeszcze coś tam taniej tego Bitcoina, chociaż na Bitcoinie i tak już jakichś procentów kosmicznych się nie zrobi, więc jakby tutaj też mi nie zależy. No, okazja na Bitcoinie była jedna, wiecie sami, tutaj, o której informowałem, apelowałem. Natomiast tutaj w tej chwili, na chwilę obecną nie ma tutaj podaży, a w związku z tym, słuchajcie, że nie ma tutaj podaży i jeśli nie będzie tej podaży, bo to też kwestia jeszcze czasu, czy się tutaj coś mocniejszego rozwinie, no to słuchajcie, będę podejmować decyzję o zakupie ponownie. Może nie ponownie, a o zakupie czy dokupie altcoinów i wam powiem, które altcoiny, jeżeli sygnał Bitcoin wygeneruje wzrostowy. Co to znaczy sygnał wzrostowy? Słuchajcie, mamy tutaj ten szczyt, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, tutaj dał sygnał Bitcoin spadkowy, że będzie chciał, słuchajcie, zrobić korektę. Natomiast ten powrót tutaj jest dość niebezpieczny, bo opiera się na dość mocnych wzrostach, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, jest dość mocno wyciągany. I na razie podaży nie widać, co można potwierdzić po wolumenie i po strukturze, jaka tutaj jakby się rysuje. I teraz tak, jeżeli Bitcoin przełamie ten wierzchołek, ale nie od razu, jeżeli przełamie i tutaj też nie będzie podaży, bo zazwyczaj, jak wiecie, po przełamaniu jakichś tam wierzchołków ważnych jest podaż. Tutaj mieliśmy, ja też shortowałem niekiedy takie, słuchajcie, sytuacje, jak na przykład tutaj też short poszedł, to był też ten ważny wierzchołek, gdzieś tam przebiliśmy, czy zbliżyliśmy się do niego, nadbiliśmy lekko, tak, czyli ogólnie, czekajcie, sobie tutaj wstawię krechę,
tutaj lekko się zbliżyliśmy i ta podaż wystąpiła, prawda? Tak samo tutaj w tym przypadku, gdzie przebiliśmy ten ważny wierzchołek i ta podaż dopiero wystąpiła. Dlatego mówię, że tutaj jeszcze poczekam na przebicie tego wierzchołka i to będzie podyktowane tym, czy będę brać altcoiny, ale to zaraz Wam też dopowiem. W każdym razie, gdybyśmy tutaj nadbili ten wierzchołek i też podaży by nie było tutaj, czy też zatrzymania, bo zatrzymanie jest dla mnie ważne, uwzględniam to jako również podaż, prawda? No to będę się brać za altcoiny. Sam Bitcoin, tak jak mówię, to jest mało ciekawy, bo tak jak mówię, te poziomy, które on by tutaj zaliczył, czy 32 tysiące, no może zaliczyć, prawda? Ta podaż może się tutaj pokazać. To i tak mało ważne, bo tutaj tak naprawdę altcoiny odgrywają kluczową rolę, bo niektóre są jeszcze dalej cały czas bardzo, słuchajcie, nisko. I to na altcoinach jakby no, największe procenty się robi, prawda? Natomiast Bitcoin jako taki ster, prawda? Na chwilę obecną w tym sterze, że tak powiem, podaży brak, czyli odczytuje to, że jest siła, pomimo złamania lokalnego trendu, prawda? No i dlatego, słuchajcie, jeżeli tutaj dojdziemy i nie będzie tej podaży, no to biorę się za altcoiny. I teraz tak, słuchajcie, na grupie prowadzę około 40 altcoinów, czyli jakby, no tak w uproszczeniu mówię, gdzie kupuję, gdzie sprzedaję, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, mamy aktualizację live'y o 20, analizujemy sobie codziennie te altcoiny i patrzymy, czy można coś dokupić, czy można coś w ogóle kupić, prawda? Więc tu prowadzę około 40 tych altcoinów. Natomiast tutaj ważna rzecz i od razu uprzedzam na początku, nie jest to hodl, ok? Czyli tutaj ja nie gram hodla w altcoinach, ponieważ jest to nieopłacalne z punktu widzenia jakby edukacyjnej i reinwestycyjnej, prawda? Czyli hodl nie, jest to strategia HP. Oczywiście większość z Was nie zna strategii HP, jest to dość dużo tłumaczenia, że tak powiem, plus cała metodologia, więc jakby będę tylko mówić co, gdzie, jak i z czym. Natomiast tutaj dla osób, które są na grupie, a nie zaglądają, albo gdzieś tam dopiero po weekendzie będą, no to dzisiaj, słuchajcie, o 20 HP Plus, czy albo HP Pro, czyli rozszerzenie strategii HP, o 20 zapraszam serdecznie na live'ika. Natomiast lecąc do tematu głównego, słuchajcie, pierwszą monetą, którą będę chciał dobrać, jest Dym. W zasadzie dobrać, bo tutaj te projekty, które prowadzę, no to już jakieś pozycje mamy na tych projektach. Jest to Dym. Wstępna pozycja jest tutaj. Gdyby, tak jak mówię, Bitcoin wygenerował sygnał wzrostowy, będzie Dym dobierany. Czy tu, czy tu, czy tu, mało ważne, prawda? Natomiast będzie to też moneta dobierana. O Dymie Wam mówiłem w tamtym wideo. Więc od tamtego wideo był za 5 coś, ale zrobił już 30%, jakby nie było. Natomiast tutaj, tak jak mówię, zanim to wezmę, drugą pozycję, czyli piramidowanie w górę, muszę dostać od Bitcoina sygnał, że to złamanie trendu to jedynie psikus, że tak powiem. Słuchajcie, następna monetka PYT, o której też Wam mówiłem w poprzednim wideo, też będę ją dobierać. Wstępnie pozycja 48920 jest wzięta, natomiast jak mówię, jak Bitcoin wygeneruje sygnał, będzie, słuchajcie, dobierana pozycja również, bo jest jeszcze jakby okazyjnie, ale jeszcze raz podkreślam, Bitcoin musi wygenerować sygnał. XAI, kolejna monetka. Oczywiście nasza strategia HP to jest tutaj to wejście, natomiast jesteśmy na tyle jeszcze jakby atrakcyjnej cenie, jak dla mnie na XAI, że słuchajcie, też dobiorę tutaj jedną pozycję na XAI. Na razie to jest 90% na zysku. Oczywiście będą też jakieś nowe alty u mnie, ale to jakby kwestia chwili i czasu. Następna monetka to słuchajcie AC. Tutaj jest cały czas okazyjnie, jak dla mnie, czyli jak Bitcoin wygeneruje sygnał, no to wstępnie tutaj jest ta pozycja, jakby, którą prowadzę, natomiast też będzie dobrana pozycja jakby tutaj w górę. Przy czym na większości altów jeszcze nie mam poziomów wyjścia, ale to też zaraz do tego dotrę. ETC, następna monetka, czyli tutaj to miejsce. I teraz słuchajcie, na Ethereum Classic. Ethereum Classic w mojej opinii jest dużo lepsze od Ethereuma, ponieważ da większe procenty. Prawdopodobnie będzie można było więcej zarobić na ETC. I teraz tak, na ETC również ta pozycja, którą prowadzę, jest tutaj. Natomiast jak Bitcoin wygeneruje sygnał, dobiorę również Ethereum Classic. Następną monetą jest CKB. Gdzie ja tu mam tego CKB? Tutaj. No CKB, no dość dobrze kupiliśmy, że tak powiem, bo to jest 3357. Natomiast też będę chciał dobrać, bo jeszcze taki zasięg, słuchajcie, takie minimum socjalne, to tu jest 190
Znaczy, od tego wejścia 193%, ale tutaj jeszcze jest ten obszar, jakby który można, słuchajcie, rozegrać. Następna monetka Cyber, o której też wam mówiłem. Cyber został wzięty stąd, natomiast zobaczcie, że on też nic jeszcze nie zrobił, prawda? Więc jak sygnał na Bitcoinie będzie, no to słuchajcie, też Cyber zostanie dobrany. Kolejna monetka to jest ARKM. Tylko gdzie mam ARKM, słuchajcie, gdzie jest ARKM, tutaj. Też jeszcze jest w dobrym miejscu, zaliczył strefę podażową. Tu jest wstępne wejście w strategii HP. Gdyby Bitcoin wygenerował sygnał, no to tu jest jeszcze dużo miejsca jakby do zajęcia pozycji. Kolejna monetka AP też nic nie zrobiła jeszcze. Wstępnie pozycja na AP. Zobaczcie też, jak nisko to zjechało, jaka kapitulacja tutaj. Wstępnie pozycja na AP, więc gdyby nie było spadku, AP będzie, słuchajcie, również dobrany. No i dziesiąta moneta to jest TWT. Też jeszcze nie za wiele zrobił. Tu jest wstępna pozycja, tą, którą prowadzę na grupie, czyli z tego miejsca. Natomiast jeżeli Bitcoin wygeneruje sygnał, powtarzam po raz kolejny, no to też będzie dobrana. I tutaj na TWT, słuchajcie, no taki schemat fajny, taki jaki widzicie. Są jeszcze inne monetki na grupie, które prowadzę, ale już nie ma sensu ich kupować, no bo zobaczcie, na przykład kiedy żeśmy wchodzili sobie w SUI w projekcie, tutaj z HPK-iem, no to zobaczcie, jeżeli ja chcę, bo to jest strategia, jeszcze raz podkreślam, nie hodlowanie, no to jeżeli ja chcę tą pozycję tutaj sprzedać na 640%, no to teraz słuchajcie, jeżeli ja tutaj bym zrobił drugą pozycję, prawda, no to mam tu zaledwie, słuchajcie, 82% zysku z tego kapitału, prawda? To mi się kompletnie nie opłaca, więc wolę na przykład, nie wiem, w takiego TWT wpakować te pieniądze zamiast w SUI, tak? Bo TWT ma jeszcze tam powiedzmy 300-400% do zrobienia, bo nic nie zrobił, niż pakować w SUI, tak? Albo na przykład, nie wiem, co tu jeszcze, ARB, które też jakby fajnie tam wzięte było i tutaj chciałbym wychodzić na 2,985. Więc tutaj z tego, że tak powiem, HPK jest 226%, więc gdybym chciał tutaj dobrać HPK, no to mam tylko do zrobienia 48%, więc na spokojnie mogę to wrzucić, słuchajcie, w alty, które jeszcze nie wystartowały. Dlaczego nie robię tego w hodlu? Z prostej przyczyny, słuchajcie, z przyczyny prostej, reinwestowanie, prawda? Ja często powtarzam o reinwestowaniu. Tutaj jako taki przykład dam chyba monetę, która najwięcej nam tutaj urosła tak na szybko, no to TIA, gdzie to wejście było tutaj i tak naprawdę ona urosła w piku, słuchajcie, nie wiem, tam aż 700%, prawda? I teraz zobaczcie, zrobię wam przykład. Czyli jeżeli mam tu pozycję za przysłowiowe 100 dolarów, prawda, to jeżeli ja tutaj wyciągnę zysk na 500 czy 600%, ok, no to zyskuję 500, no powiedzmy na 500% wyjmę, no to 500 dolarów zyskuję. I teraz słuchajcie, mogę dwie rzeczy zrobić na takiej monecie, bawiąc się kapitałem. Pierwsza rzecz, jaką mogę zrobić, to wyjąć sam wkład, prawda, i zostawić sam zysk, czyli w tym przypadku pozycję HODL zdobywam za darmo. Czyli mam po prostu za darmo pozycję HODL, po prostu kupiłem, sprzedałem, zarobiłem na tym i jeszcze mam pozycję HODL z taką, że tak powiem, za ten początkowy kapitał, prawda? Druga rzecz, jaką mogę zrobić, słuchajcie, to tak naprawdę wyjąć część, na przykład, nie wiem, 250 dolarów, czyli wyjmuję kapitał trochę, znaczy cały kapitał wyjmuję plus zysku trochę i mogę się zdywersyfikować na innego altcoina, który jeszcze nie zrobił 500-600%, prawda? I takie, słuchajcie, przeskakiwanie między właśnie reinwestowanie tego zysku powoli zaczyna nam budować portfel. Czyli jak ktoś ma tylko 100 dolarów, czy tam 200 dolarów, no to już z tego zysku, jak za 100 dolarów kupił, za 500 sprzedał, może ewentualnie zamknąć tą pozycję całkowicie i rozdzielić sobie na przykład na 5 innych altcoinów. To daje to, że portfel nam się buduje, czyli zaczyna się robić dywersyfikacja, czyli dywersyfikujemy się na coraz więcej projektów, a tym samym, słuchajcie, nasze ryzyko, że tak powiem, niepowodzenia czy jakiegoś upadku jakiejś kryptowaluty drastycznie spada. I powiedzmy z początkowych 100 dolarów, kiedy zrobiłem 500 dolarów, zamknąłem całkowicie pozycję, po 100 dolarów z zysku, słuchajcie, kupiłem 5 altcoinów, prawda? I powiedzmy, że ten 5 altcoinów, każdy z nich zrobi średnio 300%, no to policzcie sobie potem, powiedzmy rozdzielając
te zyski na kolejne 10 altcoinów czy 15 altcoinów. W ten sposób robimy taką dźwignię, słuchajcie, dźwignię do dużych zysków. Natomiast to jest w strategii HP, tak jak podkreślam, więc ta strategia jest właśnie nastawiona na to, żeby bardzo mocno i szybko albo zdobywać pozycje za darmo, albo, słuchajcie, bardzo mocno reinwestować, czyli mocno się dywersyfikować na rynku. Jest to bardzo fajne, proste i w mojej opinii dużo lepsze od hodlowania, bo jakby szybsze te impulsy następują, prawda? Czyli szybciej możemy tą płynność mieć na kapitale, możemy szybciej obracać tym kapitałem, możemy wyłapywać te projekty, które jeszcze nie ruszyły, mamy za co, no bo jakby jedna moneta pompuje, robimy na przykład sobie z niej darmowego hodla, resztę zysku wyciągamy, wrzucamy w inne monety i to cały czas, słuchajcie, się kręci. W połączeniu ze strategią jeszcze HP, no po prostu bajka, jakby nie było. No i dobra, słuchajcie, jeszcze ta Veracity. Rzeczywiście wygląda to fajnie. Wygląda to fajnie z dwóch powodów. Pierwszy powód to to, że zacieśnia nam się ruch, ale to też nie oznacza, że tutaj coś będzie w górę, prawda? Natomiast ten zacieśniający się ruch zawsze powoduje jakiś ruch, prawda? I teraz tak, w przypadku spadków, no to tu są takie dwie fajne strefy popytowe, które byłbym zainteresowany rozgrywać. To są 4926 i tutaj druga strefa popytowa, no to 3370. Jeżeli Bitcoin by wygenerował taki sygnał wzrostowy, prawda? No to oczywiście zasięg tutaj taki minimalny, jaki widzę na Veracity, no to ten poziom, czyli, że tak powiem, zasięg 16414. Taki minimalny pierwszy przystanek. Nie mówię, że to będzie docelowa cena, ale minimalny pierwszy przystanek, prawda? Więc tak bym tutaj widział Veracity. Poziomy atrakcyjne dla mnie, to by były poziomy atrakcyjne dla mnie. Poziomy, na które bym uważał, to 16414. Uważał, prawda? Niekoniecznie take profitował, ale uważał. No i tyle, słuchajcie. Czekam na Bitcoina, czy wygeneruje to tutaj podaż, czy to złamanie trendu, słuchajcie, jednak pociągnięte zostanie jeszcze w dół, ale tutaj nie oszukujmy się. Musi być wiadomość jakaś, która będzie negatywna. Jeżeli, tak jak mówię, wygeneruje się sygnał wzrostowy, czyli po przebiciu nie będzie podaży, bo to też ważne, żeby ta podaż była, czyli nie było, no to będę dokupować kolejne, w tym przypadku piramidować w górę te altcoiny i inne, o których Wam powiedziałem. Słuchajcie, tyle w tym wideo, dajcie coś do propozycji, bo następne wideo, no to już oczywiście z Waszych propozycji będę tutaj czerpać do analizy to, co macie ciekawego. I tyle w zasadzie. Wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego tygodnia i do usłyszenia w środę. Trzymajcie się, hej!